Hej, witajcie z tej strony Bobru i witam was w kolejnym odcinku z gry Might and Magic 10 Legacy. Dzisiaj stawiamy czoło trzeciemu poziomowi Latarni Morskiej. Zobaczymy, jak to będzie. Tam, jak pamiętacie, wyskoczy na nas część z dwóch stron, w tym dwa elitarne i dwa zwykłe, więc będzie się działo. Ale mam teraz parę zaklęć, więc jakoś to myślę, że będzie. Mam tu tarczy wiatru, fajnie te ślizgi latają. Dobra. O, to skąd się ta tarcza, zanim się właściwie zacznie? No ale cóż. Co my możemy tutaj użyć? Wszystkim wrogom sobie... O, proszę, to będzie takie AOE typowe. Tak, walimy. Oczywiście, pobie mu się nie udało trafić. I z tyłu już nas zachodzą. O, kurczę, teraz przestaliśmy trafiać akurat, no. Tego trzeba dmuchnąć do tyłu. Tutaj tego zaagrować. I iskry. Oj, 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 oj. No czemu teraz S przestał trafiać? No błagam, nie w takim momencie. S garocie. Iskry. O kurczę, pchełkę ścieli. No nie, to nam zbyt źle poszło. S nie trafił ani razu niestety. Wczytujemy w takim razie. I spróbujemy, nie wiem, może najpierw elitę wyeliminować jedną. Kurczę, czterech wrogów na raz to jest jednak ciężka sprawa. Żeby tam było jeszcze jakieś przejście, jakaś metoda na nie. A tu trzeba się bić z nimi praktycznie face to face. I one mają całkiem porządne obrażenia, no cholera. Co tu dużo mówić. Okej. Spróbujemy elitę najpierw ściąć. O Jezu, no i oczywiście S uwalnął. Teraz trafił, ale nie tyle co trzeba. Dobra, tak. Blok oczywiście musiał wejść. Ale dobry cios pchełka tam zapakowała. Tego by się przydało zagrawać, okej. Tego skończyć by się przydało teraz, albo nie. Tego odepchnąć. Tego walnąć, tego dobić. Dobra, teraz Esu spróbuję. Oczywiście się nie udało. Dobra, to odepchnijmy tego od kolesia. Zarujmy tego. I walnijmy z puli ognia. Może być nieciekawie. Pablord niech zgarnie agro. I tej iskry puśćmy. Pchełka jest nieprzytomna, no kurczę, jakim cudem. I znowu Esu nie trafia. No Esu traf, błagam cię. Awka na granicy przypału. Musi koniecznie dostać potka. Dobra. Atakujemy. Dobra. Chyba damy radę, mimo wszystko. Mimo tych nietrafień ciągłych. No patrzcie, jak ten S nie trafia. Znaczy, on jest blokowany, no. O, jakoś kontrol go zabiliśmy. Dobra, save koniecznie. To nie było najgorsze jeszcze, co najgorsze. Dobra, przespaliśmy się. Jest noc. Palimy to. O Jezus. Koralowa kapłanka i to elita, no. Czego jeszcze więcej chcecie od życia? No zblokowaliśmy, zblokowana jeszcze przez nas została.
Yes. Znaczy ona nas blokowała. Rozbicie. Nie wiem, kula ognia. Zasypać tą gnidę trzeba. 107. No niesamowite obrażenia ma. O, pięknie. Pięknie, pchełko, pięknie. Nie wiem, tego może na razie nie... Trwale podnosi witalność o jeden. Może właśnie popijmy te eliksiry. Szkoły magii o jeden. To będzie bardziej pasowało do pchełki. Bransoleta. Przywraca całe życie i manę. Może niech ona wypije to, a on wypije to. Dobra. Teraz jakoś powinno to być. To jest jakiś portal. Bądź też coś w tym stylu. Prawdopodobnie na najwyższe piętro. To jest taki dziwny dźwięk. Patrz, się nadepnie. Aha, bo to płytki były i pewnie teraz ten portal zacznie działać. I coś przez ten portal oczywiście przeszło. Trzy koralowe kapłanki, czy mi się wydaje? No cóż, o, w dupę. Dobra, Esu się leczy. Tutaj niech pójdzie tarcza wiatrów. O Jezu, zapomniałem, że one są niewrażliwe. Tak, tak. Tak i tak. Patrzcie, ale te tarcze... Tarcze wichrów nas nieźle ratują, bo bardziej przestały trafiać te stworzenia. Oj, kolejna wybiegła. Ciężko tutaj jest, ciężko. To jest elita. Jezu, myślałem, że jakiś pociąg jedzie, czy coś w tym stylu, a to tutaj taki dźwięk był dziwny. Dobra, zaraz się przecimamy, więc muszę troszkę manę połistować. Chyba nie idzie aż tak źle z tą kapłanką. Przeciwko tej kapłance. Koniec. Tak, ale portal działa. Zapisujemy, może utwórzmy z tej okazji Bob 5 zapis. Prześpijmy się. No i cóż, lecimy. Latarnia morska, poziom 4. To już według mnie będzie koniec. Chociaż poziom 5 byłby tak... ten bardziej pasujący. Ale mam nadzieję, że 5 poziomu nie będzie. Tak, Mamushi. Co? Kolejne ofiary dla niszczycielki. Wróćcie do morza, poszukiwacze. Sądzicie, że wam się uda tam... wam się uda tam, gdzie zawiódł nawet Hamato? Zabójca mojej matki? O w chuj, ale muzyka. Co on ma za buffy? Nie wrażyłeś na manipulację? No, fajnie, się napatrzyłem. Co tutaj jeszcze jest? Mściwość jakaś? Coś kojarzę to i niezbyt mi się to podoba, ta nazwa. A ci wiedźmin zablokował strzał, lecz on... Co? Zepchnął nas zwierzę? Tak się da? Ale to była animacja jaka w ogóle śmieszna. Ale skurczymy, czyli trzeba do niego podejść. Ojej. No cóż. Tego się nie spodziewałem, przyznam. Co to było? Jakie przybliżenie dziwne. To jest zdolność tej odepchnięcia. O Jezu, teraz się nie przespałem, poczekajcie, przepraszam was. Ojejku, jejku. Mogłem zapisać po przespaniu się. Wiedziałem, że to będzie miało jakieś konsekwencje, że będzie jakiś głupi load z mojej strony. No ale cóż. Zdarza się. Dobra, zapisz teraz. Okej, zobaczymy jak teraz Mamushi nas przyjmie.
To śmieszne przybliżenie. Wszystkich naraz bije śmieć. Dobra, rozbicie oczywiście nie weszło. To walnijmy. Manipulacja działa na nierodziwo, lol. A, bo on i tak atakuje wszystkich naraz. Och, kurwa. Jaki potwór. Jeszcze wszystko blokuje skurczybyk, no. Nie, dobra, wstecz, wczytaj. Nie wiem, jak tutaj tytania przyjąć. Jak stoimy, to spray ładnie rozdimage'owaliśmy, ale on nas zepchnął. Może powinniśmy mu raz dać się odepchnąć, a potem z nim walczyć. To zawsze będzie też tura 3D Mage'a w jego stronę. A jak to w ogóle wygląda? Walcz z Mamushim. W takim kiepskim miejscu się pojawiamy. Dobra, może jedną turę spróbujmy jednak go poatakować? Okej, tak na nas nie zepchnie. Oj, trochę źle zrobiłem. Rozbicie, oczywiście nietrafione. Tarcza. Nietrafione. I to. Okej. No, czemu te nietrafienia tak bardzo mocno są uskuteczniane przez członków mojej drużyny? Pchełka jest nieprzytomna od razu po turze właściwie. A co, jakimś cudem przeżył? Duży potek dla niego. To już całkiem nieźle się zaczynamy trzymać, ale pchełka to musi zginąć chyba. Chyba nie ma innej opcji. Jakiś śmieć w ogóle do się nie da trafić praktycznie. Babi został sam zawką. Nie, tak się nie da. Jakbyśmy jeszcze Esa utrzymali przeżyć, to może by coś wtedy jeszcze było. Ale taktyka nie jest zła. Pchałka niestety będzie musiała zginąć. Więc musi wypluć jak najwięcej czarów z doła. No i dobra. To już chyba wiem, jak można z nim walczyć. Jak można mieć szansę na walkę z nim. Strzał. Oczywiście chybiony. Zaklęcie trafione. Strzał. Nie wiem, czy on mnie nie zepchnie w planie turze już. Bo jeżeli nie, to... No już mnie zepchnął. Co za chamstwo. Jak to możliwe, że on i się ruszył i użył umiejętności? No to jest chamstwo. Ja tak nie mogę. Że miał móc się ruszać i używać umiejętności, to bym był kuźwa za mocny. Tak jak on jest. Czyli właściwie mamy jedną turę free obrażeń, a później musimy się przy tej kolumnie cisnąć z nim do ostatniej kropli krwi. Mamushi, kuźwa. To jest mocniejszy boss. Najmocniejsze, zatem było nam dane się... O, 140, to jest dobry początek walki. Piąteczka, trójeczka, trójeczka. Dobra, nie walną nas. Po prostu wpakujemy na niego wszystko, co się da. Full potęga. Dobra, rozbiliśmy mu pancerz. Pchełka jakimś cudem uniknęła ataku. Drugi mocny cios. Niestety pchełka już teraz została złożona. Więc teraz trzeba liczyć, że go zabijemy szybko, no. Jakim cudem on to zrobił? Chyba zmarnujemy bardzo dobrą szansę na zwycięstwo.
Chociaż nasi panowie może jakoś to ogarną. Nie wiem jak on się zabił. Ale przydrałeś, kutasie. Przedmioty takie jak płytki naciskowe drzwi i drzwi nie mogą być logicznie połączone na wiele rozbudowanych sposobów, tworząc w ten sposób najróżniejsze rodzaje zagadek, które po rozwiązaniu mogą narodzić się wspaniałymi skarbami albo otwarciem zablokowanych przejść. Szukaj podpowiedzi przedmiotów związanych z zadaniami w tej samej lokacji. Wszystkie zagadki można rozwiązać bez opuszczenia danego miejsca. Okej, narratorka znowu coś tam powiedziała. Dwa trupy mamy w sobie. Dwa awanse też weszły. Nie wiem, czy ci, którzy zginęli, dostali jakiś exp, mam nadzieję. Coś tutaj trzeba zrobić. Tak? O! Jak to zrobić? Tu trzeba odpowiednią kolejność. To się od razu włącza. To było pierwsze. A to drugie. To będzie trzecie. A to czwarte. Wszystko. Zajścia sam dół. Fajnie. Nie, mam nadzieję, że wskrzeszenie dwóch postaci nie będzie jakoś mega drogie. Bo jeszcze będziemy wchodzić w takim dosyć uszczuplonym stanie. A to jest... To jest to. Okej, zobaczymy, czy nam jeszcze coś ten da. Udało ci się osiągnąć, to mamusz nie żyje, a król niszczyciel Tiogren ponownie został rozbity. Sprawiliście się dzielnie, przyjaciele. Czy mogę coś dla was zrobić? Zadanie. Mam kłopot, gdy zostałem pojmany, mamusz i zabrał moją katanę. Zostaruszyłem ten dziedzictwo mojej rodziny, której moi przodkowie dzierżyli w dłoniach od czasów diaspory. Katana nosi nazwę San Tenga Mugen. Została wykruta uzbrojenia dziejów z najczystszego gwiezdnego srebra. Potem jak mamusz został pokonany, próbowałem odszukać ją w latarni, ale nie miałem szczęścia. Obawiam się, że gdy przebywałem w niewoli, miecz został przeniesiony w ukryte miejsce, co może oznaczać, że kult w tym regionie ma kolejną kryjówkę. To poważne zmartwienie, nie mogę znieść myśli, że mój miecz służy siłą zła. Wyświadczysz wielką przysługę mnie i mojej rodzinie, jeśli poszukasz miecza podczas swojej podróży, okej? Okay. Jarać herbata. Aha. Aha, to chyba było jakieś nasze wcześniejsze zdanie i on szkoli nas w mistrzu walki oburącz. Okej. Okay. Ciekawe, czy będziemy mogli go gdzieś jeszcze znaleźć. Może wchodząc do tej latarni po raz kolejny. Nie wiem, tego nie wiem. Ale to była ciężka walka. Teraz będziemy musieli się liczyć z tym, że nasze kobiety trzeba poskładać do kupy. I w sumie teraz wszędzie uderzenie te widmo, albo na któregoś z tych, nie wiem, cyklopa, albo tego drugiego. To się jeszcze zobaczy. Dobra, wracajmy. I zobaczmy, ile w świątyni sobie wezmę za uleczenie. Zapiszę sobie mistrza walki oburącz. Znaczy to wręcz wręczną. Mistrz walka oburącz. Latarnia. Okej. Warto zapamiętać. My zaraz zobaczymy, ile nas kosztowała ta walka. Właściwie. Coś czuję, że to będzie gruby hajs i będziemy łazić przez najbliższe odcinki we dwójkę. Co będzie bardzo ciężkie. A po co nam ta herbata właściwie była? Mamy ją tutaj? To jest jakiś quest item. Ale to nie rozumiem za bardzo. Mamy już 10 przecież wpisów na luzie. Dobra, teraz do Maximusa musimy jeszcze wrócić. Najpierw oczywiście świątynia. Mam nadzieję, że te fundusze, które mamy... A, na pewno im starczą. No ale zobaczmy, ile to kosztuje. Może to nie jest wcale takie drogie, jak mi się wydaje. Chociaż wskrzeszenia to zawsze była ciężka sprawa. Te czachy się uśmiechają potwornie do nas. Sugi. Wskrzeszenie.
200 sztuk złota, tanio. Naprawdę tanio. Dajmy aż ofiarę im. Nieźle. Ale one nie nabiły levela. Kurczę, jakie chamstwo. Dobra, atrybuty. Moc na pewno i percepcja i witalność troszkę. Też walka bronią dwuręczną na eksperta już będziemy mogli wyszkolić. Jak znajdziemy tylko osobę, która nam to pomoże zrobić. Witalność, moc, nie wiem, percepcja i witalność. Oraz ze skillsów. Walka toporem też niestety, a sztukę wojenną, a gdzieś tej ekspert, gdzieś sztuki wojennej był. Tylko, że my teraz pewnie nie rozwiniemy tego tak szybko. Przepraszam, ale muszę tej, no co mi tutaj tak blokuje? Nie mogę jeszcze to położyć. Sztuka wojenna, okej. No i teraz wracam do Maximusa. Identyfikujemy narody i kończymy odcinek. Myślę, że jakąś nagrodę fajną dostaniemy za to. Widziałem, jak na szczycie latarni rozbłyskało się światło. Jarsące, to wasze dzieło. Rozumiem. A więc kult niszczyciel kierunków rzeczy samej za tym stał. Przyklęte węże, muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony waszą dotychczasową skutecznością. Może jesteście gotowi na zmierzenie się z czymś poważniejszym. Kolejne, kurczę. Widziałem się z Rosalie, która powiedziała mi, że pomogliście jej w załatwieniu problemu tych bandytów. Jestem wam za to wdzięczny. Poszukiwacze. Jestem wam za to wdzięczny, poszukiwacze. Chyba nadszedł już czas, abyście poznali zarządcę półwyspu. Idźcie do zamku Port Mayron. Nie możecie nie trafić, to taka wielka forteca północ Sorpidal. Czyli teraz pewnie nas przepuszczą przez ten zawalony most, czy coś w tym stylu. To jest zamek, o ile się nie mylę. Ten, tak? Tak. Czyli do kartalu jeszcze długa droga. Teraz idźmy zidentyfikować co nieco. Nie szkoda, że przez to, że nasze postacie zginęły dwie, musieli, ominął ich ERSP właściwie. Całe szczęście Roda nie ominęła i w sumie to jest najlepsze. Uwielbiam poszukiwacz przyrody. Dobra, handluj. To sprzedamy. Tutaj Pabi ma lepszy topór. 16-24. Tak, zdecydowanie lepszy. Kuszę na razie zostawmy, bo coś tam jeszcze może nosić ją. Kupmy znowu trochę podków. Tak, dwa na razie, bo na razie na więcej nas nie stać. Bo musimy jeszcze zidentyfikować nasz pierścień. Przed Mario jakoś strzegący, na pewno się przyda. 100% przyda ochrony przed zamroczeniem. Nie wiem, zamroczenie to mi brzmi na coś, czego musi pchałka się, że tak powiem, wystrzegać. No i cóż, w tym momencie kończymy, w kolejnym odcinku ruszamy na północ do Port Mayron, tak to się nazywała ta lokacja bodajże. Tak, do zamku Port Mayron. No i cóż, dzięki za uwagę, trzymajcie się, no i hej, pa, pa.